Kolenda i TJ Haws, którzy dają łącznie 35 punktów, każdy dwucyfrówkę rzucił, no to naprawdę trener Stefański, kiedy dojdzie Witalikowa. Wpadło jeszcze na sam koniec, zablokował rzut oficjalni goście dzisiejszego spotkania. Numer 29 kapitan Paweł Lończyk, 1 to jest Łukasz Kolenda, 7 Martyna Spaliukenas, 11 TJ Haws, 13 Dominik Olejniczak, natomiast jego asystentem Krzysztof Roszyk. Marcinie, na jaki... No i pierwsza piłka dla ekipy z Trójmiasta. Warunki na parkiecie w bydgoskiej hali. TJ Haws z pół dystansu, no przerywa tę niemoc. Również Dariusz Moten szykuje się do wejścia, co będzie zmianą powrotną. Dzisiaj widać trener Stefański większą rotację, bo wczoraj Sebastian Rąbani... Minął całą linię obrony Trefla Sopot i wykończył akcję wspaniałym layupem. TJ Haws za 3 na zakończenie pierwszej kwarty. No trochę taki Corey Sanders wczorajszy, jeśli chodzi o minuty 20 sekund do zakończenia pierwszej połowy. I TJ Haws z pół dystansu, no... Widać, ma duży przegląd. Przepraszam Państwa bardzo, że się Marcinowi wcisnę chwilę w słowo. To jeszcze nie będą rzuty. Czekaj, 5-4. Zobaczmy, 3. Co teraz. No i właśnie, no to... Wywołaliśmy go do tablicy. Tak. Naprawdę pozytywna postać zespołu z Sopotu i tego turnieju w Bydgoszczy, naprawdę. No, Kuba Kobel dzisiaj lepiej wygląda na tle Kuby Szenka i tak samo Mateusz Bartosz na tle Adama Łapety. 82-54. Także ta czwarta kwarta zupełnie nie wyszła zawodnikom Trefla, o ile jeszcze w trakcie trzecich 10 minut dzisiejszego pojedynku nawiązali równorzędną swój występ. 18 punktów, 9 na 9 z gry. Dziękuję, dobranoc, tak? Dokładnie. 30-punktowe prowadzenie, nawet 31 punktów, zwycięstwo zespołu ze Szczecina. Znakomita postawa zespołu.